Jeśli przejdziemy komisję licencyjną, to uważam, że Wisła poradzi sobie w przyszłym półroczu. Paweł Wilkowicz, dzień dobry, zapraszam na najnowszy odcinek Sam na Sam, a dzisiaj moim gościem będzie informatyk i przedsiębiorca, który rzucił się na pomoc Wiśle, Jarosław Królewski, zapraszam. Powiedzmy, kim ty właściwie jesteś teraz w Wiśle? Na początku prosiłeś, żeby cię nazywać dobrym duchem, no ale teraz już jesteś w papierach, już pożyczyłeś pieniądze, to tak formalnie kimś już jesteś? Myślę, że formalnie cały czas jestem tym dobrym duchem. Tak przygotowaliśmy te umowy z chłopakami, z Kubą, również z Tomaszem, z Rafałem, że tak naprawdę my nie chcemy na tym zbytnio jakby zarabiać. Wierzymy, że ta misja społeczna, której się podjęliśmy i to, że chcemy jakby ratować klub, który jest, wiecie, renomowany, ma swoją historię, ale też jest pewnego rodzaju wyzwaniem, zarówno intelektualnym, jak i ekonomicznym, jak wiecie. To, że zrobiliśmy takie pożyczki, to przede wszystkim dlatego, że myślę, że instrumentalnie, partykularnie wiemy, co robić, a tym kolejnym celem jest uspokojenie sytuacji, jeśli chodzi o rozmowy z inwestorami. Myślę, że dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to po prostu, że pod wpływem chwili puścimy inwestora, który tak naprawdę może za miesiąc, za dwa, za trzy będzie miał swoje cele i położy po prostu ten klub, więc nasza cała praca byłaby zmarnowana. Więc jeśli dzisiaj miałbym odpowiedzieć, dalej jestem dobrym duchem, może dobrym duchem 2.0. No. Dobra, ale przedstawmy sytuację wszyscy. Rafał, dobrze. Tomek, Kuba, ja to jest tak, Rafał Wisłocki, prezes Wisły, Kuba Błaszczykowski. Tomasz Jerzyński, który razem z Tobą i z Kubą pożycza Wiśle łącznie 4 miliony złotych. I po coś spisywaliście te dokumenty w Krakowie tyle godzin. Było to przedstawiane jako w pewnym sensie trochę oddalenie klubu od Towarzystwa Sportowego Wisła, które się stało dla Wisły ciężarem. Wy jesteście teraz taką trójcą, właściwie kwartetem, licząc Rafała Wisłockiego, który daje władzę, a nie pieniądze rządzącym Wisłą. Weber mówi, że ma się dwa typy takiego sprawowania władzy. No jest władza i jest panowanie, prawda? Władza jest taką, którą się nadaje formalnie, panowanie jest taką, którą jest się w stanie w jakiś tam sposób charyzmatycznie nadać. I myślę, że Kuba ma taką charyzmę, Rafał ma władzę instytucjonalną, a ja myślę, że jestem takim pewnego rodzaju pasem transmisyjnym, który pewnego rodzaju rzeczy akceleruje. My jesteśmy grupą, która dzisiaj stara się tą Wisłę jakby uratować. Jesteśmy grupą bez fałszywej skromności, która oddaje swój czas i podejmuje dzisiaj decyzje w imieniu Wisły. Jedne formalne, drugie nieformalne, drugie z serca, trzecie będące jakimś eksperymentem, ale myślę, że dzisiaj w bardzo małym procencie. No ale tak, no, jeśli mamy dzisiaj znaleźć ludzi, którzy w Wiśle zapytać, kto dzisiaj podejmuje jakieś decyzje, no myślę, że robimy to w tym kwartecie, tak jak powiedziałeś, natomiast formalnie władzę sprawuje zarząd Wisły, czyli Rafał Wisłocki. A Tomasz Jerzyński kim jest w tej grupie? To nie jest tak, że brakowało nam chętnych do tego trzeciego miejsca. Tomasz Jerzyński, prezes Gremi Media. Dokładnie, czyli osoba, która przede wszystkim z mojej perspektywy, jak rozmawialiśmy o współpracy, dawała ogromne doświadczenie, ma niesamowitą wiedzę dotyczącą restrukturyzacji przedsiębiorstw, prowadzała spółki na giełdę, wie jak zarządzać dużymi przedsiębiorstwami, wie tak naprawdę, zna branżę, która jest mi bliska, czyli branża informatyki, nowych technologii, mediów i uważam, że na te czasy jest to osoba, która dopełnia ten element w bardzo prostym elemencie. Jest to element jakiegoś tam nestoryzmu. Kuba 33 lata, jak dobrze pamiętam, ja 32 lata, Rafał 32 lata, więc jednak troszeczkę starszy od nas człowiek z doświadczeniem się przyda. Tak, można go nazwać seniorem, Tomek, nie obrażaj się, przepraszam bardzo. A co musiałeś, czy w ogóle coś musiałeś powiedzieć Kubie Błaszczykowskiemu, żeby on powiedział tak na tę propozycję? Myślę, że załatwiliśmy to w sumie na WhatsAppie, tak naprawdę. Nie reklamując już odpowiednich firm, możecie wiedzieć, ale na początku miało być to pół na pół, natomiast myślę, że Kuba był zawsze gotowy do tego, żeby to zrobić. Nie? Oczywiście, a na początku wy dwaj mieliście to pociągnąć. Tak, natomiast stwierdziłem, że przyda się jeszcze ktoś tak naprawdę, żeby to nie było zawsze, wiecie, w trójce się lepiej decyduje na koniec. Nie? Natomiast Kuba jest tak bardzo skromny w swoich działaniach i myślę, że to jest strategia bardzo dobra na koniec dnia i na koniec życia. Dlatego, że specjalnie rozgłos nie jest czymś fajnym dla wszystkich. No, powiedział ktoś kiedyś,
stwierdzić, że jeśli się ukrywamy w pewnych działaniach, to jesteśmy w jakimś tam aspekcie egoistyczni. Więc ja to też trochę robię dla mojego środowiska, środowiska tych ludzi, którzy są nową jakby falą i tu naprawdę nie szufladkujemy tego intelektualnie, ale są nową falą myślenia o tym, jak świat może wyglądać. I mam wielu ludzi, wielu świetnych programistów, założycieli młodych firm, startupów, którzy naprawdę chcą w jakiś tam sposób wpływać na świat. I myślę, że podjąłem tą walkę też również jakby dla nich, z całą odpowiedzialnością, że mogę nie być godnym reprezentantem, nie? A kalkulowałeś kiedyś takie ryzyko, że inne środowisko młodych ludzi, to, które było skupione wokół Wisły w niezbyt chwalebny sposób, że no nie wiem, na przykład dowie się, gdzie mieszkasz? Oczywiście zawsze jest takie ryzyko, natomiast no, ja chcę ratować ich klub. No. Nie sądzę, że mam wśród nich, wobec nich jakiekolwiek złe zamiary. Wspomniałeś Webera, bo zaczynałeś studiować socjologię na EGH, prawda? Nie, ja mam, to jest, wynika z bardzo prostej rzeczy. No. Jak mieszka się na małej takiej wiosce, no to jak rodzice mają marzenie, żeby jednak nie skończyć na tej wiosce, no to starałem się bardzo mocno pchać takiego człowieka do nauki. Ja nigdy nie mogłem się zdecydować, więc chyba przez całe życie byłem na wszystkich możliwych olimpiadach, które są możliwe, od polskiego po historię, po WOS. No i tak samo było z moimi studiami, więc jestem trochę na wzór MIT chyba, takim osobą, która skończyła i informatykę, dokładnie programowanie i jestem socjologiem. I robię teraz taki interdyscyplinarny doktorat, mam nadzieję, że wreszcie skończę. Twój kolega ze studiów, znajomy, powiedział, że na studiach odsypiałeś na seminarium magisterskim, ponieważ obliczyłeś sobie, że to jest w sumie bardziej optymalne. Najbardziej optymalne. Tak, no, zgadza się. No, mam tak samo w przypadku mandatów, różnych innych takich tematów. No, wyliczyłem sobie, że bardziej mi się opłaca czasami zapłacić mandat w ciągu miesiąca, liczba mandatów jest mniej istotna niż na przykład płacenie abonamentów i tak dalej. No, mam różne takie swoje pomysły na to, jak pewne rzeczy optymalizować. Natomiast a jakich mandatów? No już kurczę, będzie ściągnął. Zdarza mi się po prostu parkować tam, gdzie nie trzeba. A, to nie, myślałem, że za prędkość, za parkowanie. Nie, za parkowanie głównie, w różnych dziwnych miejscach. Natomiast no, suma tych mandatów, które dostaję czasami... Czyli jeśli spłacasz, to okej. Okay. No tak, staram się spłacać. Jak nie spłacam, to już postaram, już nawet tak grupują mi panowie z policji, więc jest okej. Okay. Natomiast idąc jakby dalej w tym temacie, no to na studiach, jak się pracuje na pełen etat do drugiego roku studiów, tak jak ja pracowałem, bo po drugim roku studiów, jak dostałem indywidualny tryb nauczania, dostałem takie stypendium ministra, no to studiowałem dwa kierunki oraz pracowałem na pełen etat właśnie jako programista. Opowiem wam pewną ciekawostkę, bo zdarzył się chyba taki rok, w którym miałem stypendium właśnie sportowe, chyba naukowe, rektora, socjalne i jeszcze parę innych. I pamiętam, że kupiłem sobie taki fajny dresowóz, taki samochód mój pierwszy za stypendium i moje stypendium było większe niż moja wypłata w firmie, a programowałem naprawdę duże systemy jakby w tym czasie. I wtedy był taki faktycznie okres, że skalibrowałem to tak, że bardzo mało spałem, no tak 3-4 godziny. No i teraz jestem w stanie dość mocno wytrzymać, jeśli chodzi o pewnego rodzaju brak snu. Właściwie to tylko w tym takim archetypie kujona to nie gra, to bycie napastnikiem w drużynach piłkarskich. Znaczy tak, no, mogę powiedzieć wprost, że byłem kujonem, ale myślę, że instrumentalnym. Czyli byłem takim kujonem, który miał bardzo tak machiabilistycznie wyliczone to, że warto być. No nie? Bo to dawało mi po prostu na przykład dodatkowe finanse, dawało mi możliwości rozwoju, zawsze to jakoś reinwestowałem. Nie robiłem tego by design tak naprawdę od siebie, że taką mam potrzebę, nie wiem, bycia kujonym i tak dalej. Natomiast zawsze mnie to jakby tam bardzo mocno interesowało. Grałem też w AZS-ie, grałem też w różnych jakby miejscach. No myślę, że to jest bardzo fajne. No i w Glinniku Gorlice poznałeś, nie, wcześniej poznałeś Rafała Wisłockiego i jak on został szefem Wisły, to postanowiłeś Wiśle pomagać. Długo się namyślałeś? Myślę, że 2 godziny, no. To jest maks. Pomogła też decyzja o tym, że Bogusław również się w to włączył. No bo jednak odciążyło to sporo różnych takich problemów, które były z tym związane, na przykład jakichś problemów prawnych, aspektów jakichś takich strukturalnych. Ale to co, napisałeś do Rafała na Facebooku, Rafała Wisłockiego na Facebooku, że może bym tak, pomogę ci, ogarnę ci kilka tematów. Był taki etap na studiach, że żeby z tobą pogadać przez telefon, trzeba było napisać aplikację i trzeba było się w niej zarezerwować sobie okno czasowe. Tak, miałem taką aplikację, która odpowiadała na przykład tym, którzy dzwonili, a pisali SMS-a. No i wyznaczała im miejsce w kalendarzu, kiedy jest czas na to, żeby zadzwonić. To nie? Taka optymalizacja po prostu. A ty kiedy pierwszą firmę założyłeś? Założyłem pierwszą firmę, żeby was nie skłamać, dokładnie w 2011 roku. I to był Software House, czyli oprogramowanie. Z moimi dwoma wspólnikami, z którymi jestem do dzisiaj i którym tworzę Synerize i inne moje fajne inicjatywy.
A twoja hańczowa to jest taka rzeczywiście taka wiesiek z kielskich obrazków? Jest ogromnie pięknym miejscem, no, w którym... To już są bliżej na Słowację niż do granicy. Zdecydowanie tak. No, to jest bardzo blisko granicy, myślę, że kilka kilometrów. No, to jest Łemkowska wieś, w której ludzie raczej zajmowali się rolnictwem. Oczywiście z czasem się to jakby zmieniało, natomiast no, myślę, że piękne miejsce. No, zachęcam, żebyście przyjeżdżali, tam jest niedaleko uzdrowisko Wysowa i tak dalej. A na ciebie rodzice mieli plan, że ty pójdziesz? Tak, no mój tato, pamiętam, że oczywiście w stosunku do tego, co się działo w Warszawie, pewnie w większych miastach, dość późno zacząłem obcować z komputerem, no ale jego wizja, bo pracował fizycznie dużo za granicą i tak dalej, mam z nauczycielką, no zawsze nie chciał, żebym pracował fizycznie, więc on między innymi kupił mi pierwszy komputer, już wiecie, to były kwoty wtedy wielkości samochodu, więc na takiej, w takiej małej wiosce troszeczkę trzeba było odwagi, żeby to zrobić. Jak mówiłeś, miałeś w domu podręcznik Windows dla opornych? Tak, 3.11 jest taki ogromny, do dzisiaj go mam. A dzisiaj szef Microsoftu, zresztą widziałem to jego wystąpienie, jak opowiadał, że spotkałem szefa firmy Synerise z Polski, no, wyobraźcie sobie, robią takie i takie rzeczy, to często rozmawiacie? No, myślę, że rozmawiamy, to ciężko powiedzieć, wiecie, bo to jest jednak gość, który... On ma taką aplikację, w której musisz się wpisać. Tak, nie, natomiast myślę, że on jest gościem, który, wiecie, jest szefem największej firmy na świecie i to jest szef, no, który... No, to są kontrowersje. No, malutkie, powiedziałbym. Natomiast dzisiaj można powiedzieć, jeśli chodzi o asety i wpływ, to największej. Natomiast jest on człowiekiem, który zrewolucjonował na nowo Microsoft. No. Zrobił, dał tej firmie nową duszę, przez to, że ma ogromną empatię. On też ma syna, który jest jakby niepełnosprawny i myślę, że bardzo mocno docenia pewnego rodzaju ludzkie podejście do biznesu. Prawda jest taka, że no, w tym roku widziałem się z nim 3 razy, zaraz się namailować, no, więc jest okej. Okay. No dobra, to ludzkie podejście do biznesu, bo wiesz, tak dla obserwatora z boku to jest tak, ta bajka jest aż za piękna. No nie no, obserwator z boku widzi to w bardzo prosty sposób. No, jest jakiś człowiek, który się pojawił znikąd, więc prawdopodobnie w Polsce musiał albo coś ukraść, albo zrobić coś nie fair i tym podobne. Ma bardzo wielkie parcie na szkło, więc chciałby teraz być gwiazdą i tak dalej, zasłynąć i być celebrytą. No i parę jeszcze innych dziwnych takich pewnie wyobrażeń na mój temat. No nie, natomiast mam szczęście, że żyję, jakby wiecie, w takiej branży i pracuję w takiej branży, że no tutaj jakby nie ma niedomówień. No każdy z was może przyjść, sprawdzić, porównać, zweryfikować. Komunikujemy się, że jesteśmy odważni i tak dalej, i tak dalej. Z tym jest związane to, że możemy być bardziej chaotyczni i tym podobne, ale jak jest kawa na ławę, to jest łatwiej, nie? Powiedziałeś sobie, że lubię paplać i to... Zgadza się, no, lubię paplać. No, jest dlatego, że jestem wykładowcą na AGH. Kiedyś w ogóle, musicie wiedzieć, że 3 lata temu, i to żona moja potwierdzi, ona musiała dzwonić do fryzjera i do stomatologa, czy gdziekolwiek indziej, żeby mnie, by tak się wstydziłem. No, to była naprawdę duża droga, żeby to przejść. Ale cisnąłem, wygłupiałem się, miałem wiele śmiesznych, dziwnych... No, tak myślę, że 3-4... Widziałem 4 lata temu twoje wystąpienie gdzieś w Kielcach. No to był jeden z pierwszych. Na konferencji to? To tak? Człowieku, jak się do niego musiałem chyba... Musiałeś być już po dentyście, tak, bo to był taki okres, który już chyba przeszedłem półroczny coaching, jak to robić i pamiętam, jak się wtedy stresowałem. Ale uwierzcie mi, że zarówno moi profesorzy na AGH, jak jeździłem na pierwsze wykłady na inne uniwersytety, widzieli tyle moich klęsk, że po prostu aż no, paliłem się na wszystkie możliwe strony. No. Pamiętam, jak trudne to było dla mnie. No. Myślę, że dzisiaj no, już pokonałem sobie jakiś taki trochę trud i teraz mi poszło w drugą stronę. No, ale skoro jest społeczność, skoro pracujemy razem teraz, no to jest taki okres, że przeżyjemy romantyczną historię, mam nadzieję, razem, a potem zobaczymy. No. Powiedzmy wprost, jeszcze powiedzmy 10 dni temu byłeś znany w bardzo ograniczonej... Ja myślę, że... Znał cię szef Microsoft, ale nie znaliśmy cię... No tak, z mojej perspektywy, wiecie, z mojej historii jakby tego, co chcę w życiu robić, no byłem znany tam, gdzie ja się kieruję, no nie? Natomiast... Tak, ja nagle zobaczyłem człowieka, który rzuca darowiznami na Wisłę i mówi, ej, dorzucajcie się, jeszcze zbiera pieniądze wśród przedsiębiorców. Teraz jesteś już właściwie, można powiedzieć, we władzach klubu, czy to jest nadane, czy siłą rzeczy. Za tydzień się okaże, że w ogóle wiesz, Real Madryt jest nazywany królewskimi tak, nie no, przez ciebie. Tak, aż tak źle nie będzie. Natomiast to proszę też wiedzieć, że my jesteśmy też jakby jako firma jakby na dorobku. Natomiast inwestycja pewnego rodzaju rzeczy, które są rozwijające, jest bardzo istotna. Ona hartuje biznesowo, hartuje umysłowo, hartuje na każdym możliwym levelu tym, którym chcemy potem gdzieś działać. Nie? Pamiętajcie, że my nie mamy historii
wspaniałych wyjść na global jako firmy. My nie mamy firm globalnych, takich, które różnicują nasz kraj względem na przykład twardych, mocnych technologii. No, mamy kilka takich firm. Mamy Wiedźmina, pozdrawiam szefu, by the way. Jak lądujesz w Monachium, bierzesz kawę, to jest na niej napisane Komarch na przykład. Zgadza się, no i mamy Komarch. Natomiast jeśli patrzymy na Komarch, no to jest ogromna... A jak idziesz do centrum na zakupy w Monachium, to jest Reserved chyba już wybudowany, no ale nie jestem pewny. W porządku, ale jakbyśmy poszukali własnego IP takiego mocnego, nie? Czyli że tą firmę zna cały świat. Nie? Że jakby, wiadomo, nie jest tylko software house'ową firmą, która sprzedaje oprogramowanie, produkuje oprogramowanie na życzenie, tylko ma realne produkty, które znają, są wyznacznikiem na całym świecie. Są top 100 albo coś w tym stylu, jak Skype czy coś w tym stylu, no to nie mamy tego, nie dorobilibyśmy się. Ja mam marzenie, że chciałbym coś takiego w Polsce stworzyć i niekoniecznie muszę na tym na koniec dnia zarobić. No, mam, myślę, że swój level, który wiem, że jest dla mnie istotny, żeby mnie zabezpieczyć do końca życia, ale większą motywacją i satysfakcją będzie dołączenie do grupy tych firm, które rozdają te karty, niż po prostu wygranie życia finansowo. No, to jest takie trochę nudne na koniec dnia. No. No, mówisz, że jesteś nieprzywiązany do rzeczy materialnych, no ale jak rozumiem, no właśnie jest jakaś granica, prawda, nieprzywiązania. Jest jakiś luksus, który sobie cenisz? Tak, jedyną rzeczą, którą przeinwestowuję, no to jest moje otoczenie technologiczne, czyli lubię mieć wszystkie rzeczy, które są moją łopatą do pracy, nie? Czyli komputery i tak dalej, zawsze jakiś top level. Jeśli chodzi o samochody, to raczej nie, to co mi dadzą, to tym jeżdżę. Co jeszcze? Mieszkań, domów nie mam jakichś specjalnie dużych. No ale naprawdę staram się obcować z różnymi typami ludzi w różnych miejscach, z różnymi potrzebami. No, myślę, że to jest rozwijające na koniec. No, ale tą potrzebę rozdawania, o której, bo kiedyś zapytałem, czy zbierasz na jacht, powiedziałeś, że nie, bo nie będziesz się szukał na liście najbogatszych, pieniądze nigdy w większości nie rozdajesz. Nigdy nie zamierzam się tam szukać. Inteligentni ludzie, jak im mówi się o tym, że pomagają innym w jakim aspekcie filantropijnym, to rozumieją, że nie mówi się to po to, żeby nagle zabłysnąć z tego powodu, bo to jest to aż ujmujące ludziom inteligentnym, tylko wiedzą, że mówi się to po to, żeby na nich wymusić pewnego rodzaju refleksję na ten temat. No. Ja wierzę, że no, jeśli garstka ludzi chociaż będzie myślała w taki sposób, jak ja teraz myślę, to przeżyję tą inną garstkę, która myśli, że zrobiłem to z punktu widzenia takiego oparcia na szkło, no, którego nie mam, ludzie mnie znają. No. Weź mi powiedz tak najprościej, jak się da. Czym się zajmuje ta firma, z której chcesz zrobić globalną markę? My robimy bardziej ekosystem, więc to nie jest firma jednego produktu. Nie? Czyli wyobraź sobie, że dzisiaj jak firmy rosną, nie? To muszą maksymalizować swoje różnego rodzaju zasoby, żeby rosnąć jak najsprytniej. Te rzeczy, które my dzisiaj budujemy, pozwalają eliminować rutynę życia człowieka, czyli przyspieszają pewnego rodzaju rzeczy przez to, że algorytmy jakby podejmują decyzje. Mamy też systemy, które... To mi się wydaje, żeby wyeliminować rutynę, to właśnie Wisłą się zajmuje. Między innymi, a tam jeszcze nie możemy wszystkich algorytmów wdrożyć. Natomiast jakbyśmy poszli dalej, no to jak sobie wyobrazicie to, że macie, że firmy mogą w jedno miejsce włożyć dane, czyli do naszego systemu swoje, nie tylko klientów, ale na temat ceny, różnych elementów. I my te dane przetwarzamy lepiej niż inni, bo napisaliśmy swoją bazę danych, która jest bardzo szybka, naprawdę potężna. I na przykład na prezentacji Microsoftu jeden z szefów baz danych aż wszedł do szafy zamiast wyjść przez drzwi, jak zobaczył, jak ich dystansujemy. Oczywiście mając cały szacunek do Microsoftu, jednak miliard sprzedanych licencji to jest zupełnie inny poziom abstrakcji, to wdrażamy niż będąc jakby małą firmą. My tak naprawdę pomagamy firmom rosnąć, czyli staramy się im dać algorytmy, staramy się im dać jakby te wszystkie zdobycze nauki i techniki po to po prostu, żeby eliminowali rutynę życia. I na koniec dnia to ma wpływ i na ciebie, i na klientów końcowych, no bo zamiast jakby robić rzeczy, które są przybijaniem pieczątek nudnych, to macie czas na więcej. Myślę, że bardziej jakościowych, fajniejszych tematów. A na twoje życie to też miało wpływ, że na przykład, nie wiem, żonę poznałeś w ekosystemie informatycznym, czy...? Nie, myślę, że wpływ miało na mnie, że poznałem żonę, bo uważam, że to jest w sumie najcenniejsza rzecz, którą poznałem. Bo ludzie pytają, gdzie jest pani Królewska w tym wszystkim? Chciałem no, pani poznać. Królewska tak naprawdę myślę, że jest 10 razy bardziej konsekwentna niż ja. Miała kilka problemów z chorobą, które poradziła sobie bardzo, bardzo sprytnie. No a ja ją poznałem 15 lat temu, no więc jakby wychowywaliśmy się razem. Więc myślę, że jesteśmy dostrojeni w odpowiedni sposób. Przy czym oczywiście ma pewne, ma prawo się na mnie złościć, no bo jednak wiecie, no, spędzam dużo czasu pracy. Natomiast myślę, że... I rozrzucasz pieniądze. Nie, myślę, że to w ogóle nie rusza, ona robi dokładnie tak samo, jeszcze gorzej. Dobrze, że nie na zakupy. Natomiast myślę, że rozumie i Kościec taki, wartości mamy podobne. Masz pewność, kto jest właścicielem Lisu Kraków? Tak, mam pewność. Że wy. Nie boję się. Znaczy, no tak, no wy. No tak. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa. Bo w perspektywie jest batalia prawna. Wie pan co, ja powiem panu taką fajną rzecz, którą ja stosuję u siebie w firmie w stosunku do takiego typu rzeczy, takich pism, na przykład jak dostaję Wisłę. Ona jest
hardkorowa trochę i prawnicy zawsze mnie odradzają, ale myślę, że jest jedyna sensowna w tym temacie. Jak do mnie do firmy przychodzą różnego rodzaju dziwne pisma, a wiecie, że w biznesie jest ich bardzo wiele różnych. No, ludzie próbują kraść i tym podobne. To ja staram się mi robić wtedy w taki sposób, że piszę do nich pisma, oczywiście ładne, w moim imieniu. Dzień dobry, szanowni macenasi. W odpowiedzi przesyłamy pismo, podpisane Jarosław Królewski. Na środku jest duży taki QR kod, nie? I na tym QR kodzie jest zwykły QR kod, więc wiecie pewnie, że trzeba go zeskanować. No, jak się go zeskanuje, to jest link bezpośrednio do takiego, wiecie, GIF-a z facepalmem takiego. I to zawsze kończy jakby temat. I myślę, że czy pan Mats Hartling już zeskanował swój QR kod? Nie, ale nie mam niestety dostępu, może nie do razu. Nie było się skontaktować. Znaczy ze mną nie. No, jak do mnie wyśle takie pismo, to ja mu pewnie takie swoje wyślę, no, tym QR kodem. Ten facepalm dużo mówi. No, jak się drugi raz wchodzi, to się ma podwójnego, trzeci raz potrójnego i tak dalej. Zaprogramowano. I żaden z trzech panów, czyli pan Piotrowski? Nie, ze mną nie. Ze mną nie. Tak niby rozmawiamy w konwencji żartobliwej, no, ale to naprawdę może wylądować w Sztokholmie. Pewnie przed jakimś arbitrażem. No, ja się zgadzam z tym w 100%, natomiast no, uważam też, że tak jak powiedziałem, że jedną sprawą to jest po prostu pewnego rodzaju to, co się chce mieć, to się co przez przypadek próbowało się w jakiś tam sposób zdobyć, a rzetelne po prostu na tym potem kontrola. No, myślę, że każdy sąd jest też w jakimś tam aspekcie przyzwoity. No, myślę, że też panowie muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, no nie? Czy chcą żonać klubem, którym nikt nie chce? No, myślę, że kibice ich nie chcą. Ja bym nie chciał. No. Powiedziałeś, że w biznesie szukasz intelektualnej, nie, intelektualnego romansu. No. To tak, to można tak powiedzieć. A coś na ten kształt znalazłeś w piłce? To trochę jest... To, co mnie zaskoczyło... Nasza liga jest pogardzana, wszystko, co jest... Uważam, że to jest bardzo... Trzeba się z tego śmiać. No dokładnie. Jest jakiś element absurdu tego, do czego chcemy sprowadzić tę naszą ligę. No, jesteśmy 35-milionowym krajem. No. Jeśli się sami osłabiamy i robimy z tego przysłowiowy cyrk, no, to nie liczmy z tego, że będą tego pieniądze. Nie liczmy z tego, że będą szczęśliwi ludzie, piłkarze i jakieś wielkie pieniądze. No. My nie lubimy w ogóle długoterminowych projektów. W projektach informatycznych w szczególności to widać. No. Dlatego nigdy nie będziemy mieć startupów firm technologicznych, bo zarówno fundusze venture'owe, jak i inne wolą się nachapać tu i teraz, dużo zarobić tu i teraz, a nie myślą tak, że czasami trzeba to zrobić przez 3 lata mocniej, bardziej w sposób przemyślany. Na przykład Wiedźmin jest takim przykładem, nie? Że tam się buduje tę grę długo i trzeba mieć naprawdę dużo takiej wewnętrznej staminy wartości, żeby ją zbudować jak należy. Tak samo jest z Ekstraklasą. Ja mam taką zasadę, która jest bardzo ważna. Jakby jeśli myślimy w sposób zero-jedynkowy o świecie, no to nie pozwala na takie niedopowiedzenia. Ludzie, którzy są często słabi w pewnych tematach, lubią niedopowiedzenia, bo są w stanie się w jakiś tam sposób ukryć. A to po prostu trzeba być szczerym wobec ciebie. Nie umiem tego, tamtego, potrafię to zrobić w taki sposób, inny sposób i się jakby, tak jak w sztucznej inteligencji, te modele się jakby douczają, stają się lepsze. No my też musimy być lepsi. No stawanie, tak samo musimy obudzać w innych bycie lepszym, taki empowerment zrobić. Polacy mają tak dużo energii i siły, żeby robić świetne rzeczy, tylko muszą po prostu to obudzić w sobie. I to nie jest tak, że ja już przeżyłem tą drogę i mam sukces z tym. Nie, ja jestem w trakcie tego procesu. Ile jeszcze niespodzianek szykujecie? Myślę, że w tym tygodniu... Przed startem Ekstraklasy 11 lutego? Myślę, że w tym tygodniu pewnie z jedną. Mhm. Potem zobaczymy. Myślę, że to jest zaplanowane bardzo mocno, precyzyjnie w każdym aspekcie. Czyli inwestor strategiczny, finansowanie długiem pomostówka, które pozwoli nam dać spokój, zbiórki od kibiców, które są bardzo istotne, bo one sprawiają, że mogliśmy załatwić sprawę piłkarzy jakichś pierwszych wpłat. Mamy też pomysły takie, które są w pewien sposób innowacyjne i do tego między innymi zrobiliśmy to podniesienie kapitału o 4 miliony. Mhm. Dobra. Jeśli chodzi o inwestorów, ilu jest takich na dzisiaj, których ewentualnie, znaczy czy jesteście na etapie, że już możecie wybierać, kto i ewentualnie konkretyzować rozmowy, czy to ciągle jeszcze nie jestem książę? Uważam, że jeśli ja mam osobiście odpowiedź na to pytanie, wśród grupy osób, które są zainteresowane Wisłą, nie ma takiego, z którego ja bym był teraz absolutnie zadowolony. No nie? Uważam, że ta pożyczka daje nam pewnego rodzaju swobodę myślenia o tym, wybierania troszkę jakby budowania swoich jakby takich wymogów dla tej inwestycji. Natomiast to jest jeszcze nie ten etap. Z mojej perspektywy jesteśmy przed tym inwestorem docelowym Wiśle Kraków. Z mojej perspektywy, ja bym miał to oceniać w stosunku do mojej firmy, no to jesteśmy w połowie drogi jakby takiego pierwszej, drugiej randki, ale do konsumpcji jeszcze daleko. Mówiąc konkretnie, masz już dzisiaj pewność, że Wisła nie będzie zbierała walkowerów w lutym i nie zostanie relegowana do drugiej ligi? Jeśli przejdziemy komisję licencyjną, to uważam, że Wisła poradzi sobie w przyszłym półroczu. Nawet gdybyśmy ją mieli
w jakiś tam sposób znowu ratować emisjami, czy też jakimiś formą długu, no bo on jest dzisiaj tańszy niż prowadzenie tam inwestora, który mógłby zrobić jej krzywdę. Z tego, co mówisz, to brzmi tak, jak że dopóki nie zobaczysz tego dobrego kandydata, to będziesz... Ja jestem przeciwnikiem wybierania rozwiązań, które są tu i teraz, dlatego że nam się śpieszy. No dzisiaj sytuacja jest taka, że trochę będzie też szantaż emocjonalny na komisji, bo za dużo się zdarzyło w Wiśle, żeby taki szef komisji wyszedł i powiedział, w sumie mnie to nie interesuje, bo tutaj nie zgadzają się paragrafy. Ja myślę, że jakbyśmy oprócz właściwości... Ktoś oczywiście... nie powie, zabawiłeś się marzeniami tysiącami. Nie, myślę, że oprócz właściwości komunikacyjnych, których tam oczywiście wy jako dziennikarze, my jako społeczeństwo możemy oceniać po stosunku do takiej komisji, uważam, że w komisji, gdybyśmy zobaczyli na sylwetki tych ludzi, którzy tam są, są też dobrzy specjaliści, więc myślę, że oni znają równowagę tego, co trzeba zrobić na koniec dnia. Pan jest... Rozen na przykład jest bardzo dobry specjalista. Według mnie. Nigdy go nie spotkałem, ale słyszałem. Doświadczenie tak, dużym. Konsultingu. Bardzo duże. Także też nie spłycajmy roli jakby tych ludzi. Bogusław Leśnodorski powiedział, że jego cel to jest uratować Wisłę i pojechać na narty. A twój cel, jeśli chodzi o Wisłę? Ja nie wygląda na to, żebyś wyszedł. Po... Nie, myślę właśnie, że ja bym chciał kończyć jakby projekty, czyli jakby chciałbym, żebyśmy swoją misję zakończyli sukcesem, ale z telemarkiem, nie? A nie, po prostu zakończyli. Myślę, że nie zostanę w Wiśle jako osoba, która jest w strukturach, czy w zarządzie, czy coś w tym stylu. Myślę, że nie będę chciał na Wiśle nigdy zarobić. Myślę, że nie będę drążył Wisłę o pożyczkę, jak jeśli będzie, o zwrot pożyczki, jeśli będzie w właśnie, na ile sytuacjach. Wy oceniacie szansę, znaczy na ile oceniacie inaczej ryzyko, że te pieniądze przepadną? Ja osobiście nie wiem jak chłopaki. No, z mojej perspektywy no, zawsze w takich sytuacjach to jest bardziej religia niż inwestycja, więc myślę, że 50 na 50 w moim przypadku. A jak na tym pierwszym meczu, bo tu przerwał nam się wątek, w lutym, jak zobaczysz na stadionie flagę z pozdrowieniami dla Miśka, to co zrobisz? Wie pan co, ja uważam, że pewnych rzeczy nie można wymuszać na społeczeństwie. Ono ma jakieś tam takie autopoetyczne możliwości samooczyszczające się i tak dalej. Uważam, że ludzie też dojrzewają. Myślę, że ludzie że są w jakiś tam sposób też odpowiedzialni. Myślę, że jak grupa tej nowej fali kibiców może też wybierać wpływ. Kontrola społeczna, media, teraz prokuratura mogą mieć wpływ na to. Natomiast, tak jak powiedziałem w tym programie ostatnim telewizyjnym TVP Sportu, że... W stanie futbolu. Także uważam, że są różne grupy tych kibiców i jakby nie wrzucałbym wszystkiego do jednego worka. No, myślę, to tak wszędzie. No. Natomiast no, jest jakaś granica. No, jak wszystkie no tak, nie, no, ale tu mówimy o kryminalistach. No tak, no, ale to kryminalist to jest też rola państwa. Żebyśmy nie to jak oni pozdrowią kryminalistów na trybunach, to uznasz, że trzeba dać im czas i sami dojrzeją do tego, myślę, że uznam, tak? Że wtedy powinny się temu przyglądać też inne jakby miejsca tej kontroli. Nie? Instytucjonalne, krajowe, państwowe, inne. No. Ty nienawidzisz przegrywać, prawda? Masz taką szczerą, chłopięcą twarz, ale czy... Tak, bardzo nie lubię. No, to jest jakby coś, co mnie bardzo tak jakby deprymuje. Nie chcę powiedzieć, że jesteś rekinem biznesu, bo raz odbierz taką prowokację. Ja dostałem kiedyś taką nagrodę, by the way, na GPW chyba. Taka... Dziwne to było, no to wiecie. Rekina biznesu, tak? No dokładnie, no, tak, na GPW, więc jakby... Takie wkupne. I taki fajny rekin nawet jest, ta nagroda. Natomiast, tak mówiąc jakby totalnie szczerze, myślę, że to jest zawsze jakieś uznaniowe, więc jakby coś, co jest uznaniowe, a nie jest w jakiś sposób ometrykowane, w jakiś taki racjonalny, no to jest, wartość tego jest mniejsza niż wszystko inne. A na zbudowanie tego wszystkiego, o czym mówisz, ile sobie dajesz lat? Synerize, czy mówisz o Wiśle? Może nie będzie się nazywał Synerize, tylko... Myślę, że to nawet nie ja sobie daję te lata. No, myślę, że wyścig jest tak ogromny i tak mocny, jeśli chodzi o technologię, że wszystkie mniejsze firmy rok, dwa, żeby jeszcze dołączyć do tej grupy, która decyduje. I oczywiście nie oznacza to, że one będą małymi firmami. To będą firmy o dużych kapitalizacjach. No ja bym chciał być w tej grupie rozgrywającej, no, zobaczymy, czy się uda. No. Przynajmniej mam takie marzenie, no, nie chciałbym być mistrzem przeciętności. No. Nawet ja miałbym polec w byciu, w walce o to pierwsze miejsce w tym największym zestawieniu, to wolę, bo to mnie motywuje, niż założyć sobie, że chciałbym być mistrzem, tak jak powiedziałem, tej przeciętności. Nie? Takie słabe trochę, nie?